Wakacje na świeżym powietrzu, aktywnie i twórczo spędzone. To propozycja, z jaką do najmłodszych mieszkańców gminy Ćmielów wyszli pracownicy Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza. Od wtorku do piątku prowadzono różnorodne zajęcia. I powiedz, co robiliście podczas tych zajęć? Pierwszego dnia malowaliśmy kredą, drugiego malowaliśmy na rozciągniętej folii, a trzeciego dnia robiliśmy latawce. Czwarty dzień wakacji z Domem Kultury zorganizowany został na Stadionie Leśnym w Ćmielowie, gdzie dzieci mogły spędzać czas na wiele sposobów. Dzisiaj jako ostatni dzień naszych wakacji w plenerze mamy ognisko na Stadionie Leśnym w Ćmielowie. Także dzieci tutaj, tak jak widać, pieką sobie kiełbaski. Za chwilę będziemy mieli grę w paintballa, bo tu też mamy wynajętego dzisiaj paintballa. Będziemy również rozgrywać mecz pracownicy Domu Kultury, a dzieci. Te zajęcia były strzałem w dziesiątkę, o czym świadczy ilość uczestników. W związku z panującą pandemią koronawirusa wszystkie atrakcje organizowane były na świeżym powietrzu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Były pewne trudności ze zorganizowaniem, z tymi obostrzeniami, które są, ale jesteśmy dziś na świeżym powietrzu, w związku z tym na pięknym obiekcie, jakim jest Stadion Leśny w Ćmielowie, i ta ilość tych dzieciaków, które chcą ze sobą przebywać, tego nam brakowało, tej integracji, spotkań, przebywania. Myślę, że tu wspólne zadowolenie i rodziców, że mogły dzieci wyjść z domu i spotkać się. I przede wszystkim sukcesywnie te działania są też nakierowane na również dzieci z orzeczonym niepełnosprawnością, bo przypomnę, w tamtym roku organizowaliśmy spotkania integracyjne dla tejże właśnie grupy. W tym roku z racji obostrzeń nie możemy zorganizować, ale na pewno w przyszłym takie zajęcia również będą dla tej szczególnej grupy w naszej gminie. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice nie ukrywali zadowolenia z oferty, jaką przygotowali instruktorzy Ćmielowskiego Domu Kultury. Jest bardzo fajnie, fajni koledzy, dużo atrakcji, można miło spędzać czas w gronie przyjaciół. Szkoda, że już się kończą? Szkoda. Bardzo miło, wychowawczynie są fajne, tutaj pani opiekunki, dużo dzieci, to jest dla niej przede wszystkim, żeby nie siedziała przy komputerze, przy telefonie. Dobra opcja na wakacje. Pewnie, pewnie. Każdy ruch dla dziecka, każde na świeżym powietrzu spędzone sekundy, to jest super. Każda inicjatywa wychodząca z Domu Kultury imienia Witolda Gombrowicza w Ćmielowie ma na celu poszerzanie horyzontów młodego pokolenia, rozwój kulturalny każdej grupy wiekowej mieszkańców gminy. Jak zapowiada dyrekcja, wakacje z Domem Kultury będą cyklicznie organizowane.